Złom dobry 1 października, jadę z żonką w gości, niedziela po obiedzie, no i przejeżdżam tu sobie i patrzę, że przed jedną posesją stoi kosz, a w koszu taki oto. To jest plastikowe, Jadzia. A na ziemi dobry, a tutaj to jestem na tak i to jestem na tak. Pakujemy. Takie skarbiki i to do kadiki. Butelki do sprzedaży. Butelki nie, butelki są jakieś tam. Ale to fajne. Więc coś nie. To zielone, żółte. Co zielone, żółte? To żółte koło. Tą taczkę? A po co? Żona by wszystko brała. Taka jest moja żona. Wszystko? Te taczki? A po co? Komu? Masz do kogo? Ciężkie. Smaczne złomy. Taczki też bym będę brał. O, to żona. Tu jakieś winiucho jest chyba, czy coś. To są alkohole jakieś tam, jaga. Jakieś alkohole tam są. To my nie pijemy. Więc może tu. I tu. Chyba to są jakieś trunki. Nie. Jak mówi, że taczki, to bierzemy taczki, dobra. Całkiem, no prawie dobre, no chyba dobre. Ja chcę do kogoś wziąć. Do kogoś? Dobrze. Dziękuję śmietniku za tego złomiku. Nie! Prawdziwy złomiarz. Nie ma nigdy wolnego, nawet w niedzielę kolego. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy z powrotem. Znaczy nie, jedziemy dalej. Nie z powrotem, tylko dalej. Jo. A czy masz filmik? Pauzunia. Właśnie opuszczamy granica państwa. Opuściliśmy kraj, także nie ma zawodowego w kraju jego. Wjechał do Czeskiej Republiki. Jedziemy w gości do Trzyńca, miejscowości Trzyniec. Tam widać hutę, nie wiem czy to dobrze widzi, chyba nie widzicie, jest tam huta. Także wiozę ten złom do huty prosto, ale nie, dzisiaj niedziela to chyba nie. Żartuję sobie z wami, moi drodzy. Do polskiej huty pójdzie polski złom, a fajnie, zauważyłem kątem oka, że coś przy śmietniku, no i sami widzieliście, kratki takie ściekowe, jakieś takie pałąki białe, to może być mosiąc, nie musi, ale może być. No i taczka jakiemuś dziecku damy, taczkę żółtą, plastikową, no i zostawiliśmy tam alkohole chyba były. To ktoś to pije, to sobie skorzysta, a my pijemy kawę i wodę. Co jeszcze, Jagusia, pijemy? Herbatę. Soki. O. Fajnie mi kupiłaś soki ostatnio w trasę, takie pomarańczowe, one były bez cukru, ale były dobre. Nie te w szklanych, tylko w plastikowych butelkach, takie pomarańczowe. Może mi znowu żona kupi w trasę takie soki, może jej jak je przypomnę, to mi kupi. Żonę mam wspaniałą. Nie trzeba? Kupisz mi? O. No i teraz z górki na pazurki jedziemy do Trzyńca na kawkę i na ciasto, pogadać ze znajomymi. Tak spędzam niedzielę, a jutro dentysta. No i chyba rano będę robił Cosia, czyli cieszyński objazd śmietników, moi drodzy, bo dzisiaj nie chcę się spieszyć. Nie chcę się spieszyć, że jeszcze dniami, żeby mi zostało i tak dalej. Zrobimy poranne zbieranie złomu, czyli coś. Cieszyński objazd śmietników będzie jutro rano o świcie, a potem dentysta, a potem zobaczymy. Może będzie demontaż piwnicy. Wszystkiego dobrego, od zawodowego do następnego, moi drodzy, jadę teraz spędzić popołudnie z żoną i ze znajomymi i
Wszystkim Wam życzę udanego popołudnia, niedzielnego. Do następnego.